Pryzmat. Radio Pryzmat. One, two, three. Sportowa energia. Witajcie w Radiu Pryzmat. Dzisiaj jesteśmy w Sportowej Energii. Prowadzi dla Was Aleksandra Kromka, Michał Kękusz oraz gość specjalny Anna Niedziółka, instruktor jazdy konnej. Dzisiaj porozmawiamy o unikatowym sporcie, czyli jazda konna. Jak Pani zaczęła swoją przygodę z jeździectwem? Moja przygoda z jeździectwem rozpoczęła się bardzo wcześnie, ponieważ niektórzy ludzie, w tym ja, mają taką wyrodzoną zdolność, że jak zobaczą konia, to im się oczy świecą i buzia uśmiecha. Podobno od małego. Jedno z pierwszych słów, jakie wypowiedziałam, był koń. Każdy koń był mój, więc ja mam od małego takie ciągoty do konia. Muszę jeździć do stadniny. Jestem co prawda samoukiem i moje umiejętności nabywałam później dopiero, jak zaczęłam myśleć o koniach dość poważnie, jak poszłam na kurs instruktora jazdy konnej na studiach. Natomiast te pierwsze spotkania to były jako kilkuletnie dziecko u dziadków. Pierwsze wsiadanie, pierwsze powożenie końmi, często z asystą dorosłych. Natomiast ja byłam bardzo dumna, że mam kontrolę nad takim gigantycznym zwierzęciem, które mnie w dodatku jeszcze słucha. No, wspomnienie dzieciństwa przede wszystkim. Ja wiem tak, jeździectwo jest dość nietypowym sportem, dyscypliną jeździecką. Jest to nawet dość skomplikowana dyscyplina, natomiast skierowana dla osób w każdym wieku. Tak naprawdę, począwszy od dzieci kilkuletnich, które przychodzą na jazdy, mają kontakt z koniem. Już nie chodzi o naukę jazdy, ale sam kontakt, przytulanie się, czesanie, jakieś pierwsze oprowadzanki, bo osoby dość leciwe, także nie ma limitu wiekowego. Jakie są pozytywy tego jazdy konnej? Powiem tak, każdy z nas może znaleźć swoje pozytywy. Ja się posłużę takim bardzo znanym w świecie jeździeckim powiedzeniem. Tak naprawdę koń jest Bogiem. Galop nałogiem, skok jest zabawą, trening podstawą. Każdy z nas ma swój punkt widzenia. Każdy z nas może znaleźć swoje pozytywy. Dla jednych jest to oderwanie się od rzeczywistości, wyjazd do stajni, zapominamy o życiu codziennym, problemach, szkole, pracy i wielu innych rzeczach, które nas na co dzień spotykają. Dla niektórych to jest sposób życia. Jeszcze inni to łączą pracę z przyjemnością, prowadząc różne ośrodki jeździeckie. Natomiast z pozytywów kontakt z naturą, kontakt przede wszystkim z żywym zwierzęciem. Zwierzę, które pokazuje całą gamę uczuć. Koń bardzo łatwo czyta ludzi. Koń wie, kiedy mamy dobry humor, kiedy mamy zły humor, kiedy mamy bardzo zły humor i potrzebujemy samotności. Są konie, które to momentalnie wyczuwają, przychodzą, mają do takiego człowieka zaufanie, kładą głowę na ramieniu i są z tym człowiekiem. To są jedna dusza w dwóch ciałach. To jest takie jeden oddech, jedno bicie. Jazda konna to jest całe życie. I tym, myślę, skwituje to pytanie. Wydaje mi się, że są też różne charaktery koni. Jak to z tym wygląda? Czy każdy koń jest tak samo, jakby tak samo łatwo się do niego przystosować? Czy po prostu wsiada się i jedzie, czy różnie z tym bywa? Powiem tak, konie podobnie jak ludzie mają swoją osobowość. Taki amerykański trener Pat Parelli, naturalny trener jeździecki, wyróżnił konie i ich osobowość nazwał koniobowością. Mamy te konie takie bardzo spokojne, zrównoważone. Mamy te konie spokojne, ale leniwe za to. Mamy te konie takie bardzo pobudliwe, energiczne, energetyczne, ale mamy też te konie, które są energiczne, ale bardzo zrównoważone. Dlatego w zależności od tego, z jakim miejscem mamy do czynienia, powinniśmy do jazdy starać się dopasować konia. Bo jeżeli będziemy mieć bardzo energetycznego konia, który hip, hip, hura i już jedziemy i posadzimy kogoś, kto pierwszy raz ma kontakt, to wiemy, że ta osoba się momentalnie zrazi. Natomiast jeżeli mamy też osobę, która już jeździ, umie coś, ma jakieś podstawy i damy takiego leniucha, którego trzeba pchać, zerowa przyjemność. Stąd też osobowości ludzkie powinny się pokrywać z osobowością końską. Jeśli ktoś się decyduje na zakup konia swojego, a jest osobą nerwową, pobudliwą,
to na pewno nie powinien mieć konia lenia. I odwrotnie, jeśli jesteśmy takimi flegmatykami, konie pełnej krwi angielskiej czy czystej krwi arabskiej, to jest żywe srebro, to są biegocholicy, oni biegają, oni są nerwowi, pobudliwi, to są kochane konie, ale wymagają zupełnie innego podejścia. Stąd ile ludzi i charakterów, to tyle koni. Konie również mają swoje humory, mogą się zestresować jakąś sytuacją, mają prawo w jakiś sposób nieoczekiwanie zareagować. To są nadal zwierzęta, które co prawda są udomowione od wielu tysięcy lat. Konie są starsze od ludzi jako gatunek o ponad 30 tysięcy lat i w nich nadal drzemie ten pierwotny instynkt przetrwania. Konie zawsze były zwierzętami uciekającymi, więc ich strach, który nam się wydaje, nie wiemy dlaczego, koń coś zobaczył, usłyszał, czego my nie usłyszeliśmy. Koń zwiewa, bo się boi. To jest jego naturalny system obronny, więc im mniej takich zachowań u koni, tym bezpieczniejszy koń do jazdy, a tym samym charakter konia to właśnie ten mniej płochliwy, bardziej płochliwy. Musimy dopasować do swojego charakteru. Jak zacząć takie treningi? Jak pani zaczęła? Jaka jest pani historia z treningami? Jeśli chodzi o treningi, tak naprawdę tutaj w zależności od wieku, w jakim zaczynamy, ponieważ w stajni pojawiają się zarówno kilkuletnie dzieci. I to jest przepiękna sprawa, żeby zacząć, ponieważ już takie kilkuletnie dziecko, dwu, trzy, czteroletnie, które przychodzi na stajnię, które się zapoznaje z tym koniem, nie boi się podejść, głaska tego konia, przytula się do tego konia, tak naprawdę rośnie z tym koniem, nabywa pewności, że umie sobie poradzić z tym zwierzęciem. I wtedy takie 8-9-letnie dzieci, które rozpoczynają już stricte naukę jazdy konnej, taką regularną, są w stanie poradzić sobie z tymi koniami. Natomiast jeśli przychodzi już osoba kilkunastoletnia, młodzież, już jest troszeczkę inne podejście. Natomiast im starsza osoba, to powiedzmy ma lepiej rozwinięty ten instynkt samozachowawczy, że koń może ugryźć, że koń może kopnąć albo że możemy spaść. I im późniejsza pora, kiedy zaczynamy tą jazdę konną, tym jest czasami troszeczkę gorzej. Czasami dorośli bardzo chcą, ale mają pewne ograniczenia takie związane ze strachem. Respekt należy dla koni mieć zawsze. Stąd ten wiek, kiedy zaczynamy, to jest niesamowicie ważne. I w zależności od tego, kto zaczyna, w jakim wieku, podejście jest różne, ale pierwsze takie kroki stawiamy przy instruktorze na tak zwanej ląży. Nikt nie dostaje konia, nie jeździ samodzielnie, tylko ja się staram uczyć też podejścia do koni, przyzwyczajania do zabiegów pielęgnacyjnych przed jazdą, żeby nawiązała się ta nić porozumienia, ta więź między jeźdźcem a koniem, żeby koń poznał, że jeżeli ktoś go delikatnie głaska, czesze, czyści, to jest to dobry człowiek, który mu nie zrobi krzywdy. Konie zawsze będą nas postrzegać z racji tego, że są roślinożercami jako drapieżców. I one mają wybór, albo ulegną i przeżyją, bo one w takich kategoriach to cały czas jakby rozpatrują, albo będą walczyć. My unikamy, żeby konie walczyły, więc im więcej takiej nici porozumienia, że my im krzywdy nie robimy, że my je głaskamy w różnych miejscach po całym ciele, one nabywają zaufania, są grzeczne, niektórym zapiera dech, zapominają oddychać. Ja nagle mówię, oddychasz? Ojej, nie, zapomniałam. I w tym momencie zaczyna się regulacja oddechu, spokojny, równy oddech, na który zresztą koń reaguje. Pierwsze głaskanie, pierwsze dotykanie poszczególnych części ciała, uszu, ogona, dotykanie do końskich nóg. I nagle nasz organizm się przekonuje, że przecież nie dzieje się nic strasznego, nie spadam. Człowiek się rozluźnia, koń to momentalnie wyczuwa, bo konie też się momentalnie rozluźniają. Jest pierwsza jazda na ląży, taki troszkę WF na koniu, ćwiczenia rozciągające, rozluźniające, bo tu należy podkreślić, że jazda konna porusza ponad 90% mięśni w naszym ciele. Naukowcy mówią, że nawet więcej niż pływanie, ponieważ porusza od mięśni twarzy, ust, szyi, kręgosłupa, rąk, nóg. Używamy praktycznie wszystkich mięśni i musimy te mięśnie przyzwyczaić, ponieważ jak siedzimy w domu na krzesłach, przy komputerach, albo nawet jeździmy na rowerze, nie wiem, uprawiamy balet, nie używamy niektórych mięśni i nagle się okazuje, że mamy mięśnie tam, gdzie żeśmy się nie spodziewali i jeźdźca musimy przygotować. My nie możemy wziąć go od razu na konia i ruszyć godzinę, prawda, dzikim galopem,
bo ten człowiek się nie będzie przez tydzień ruszał, taki będzie miał zakwasy. Powolutku, jak w każdym sporcie, przygotowujemy organizm przyszłego jeźdźca do tego, co go po kolei czeka. Myślę, że trzeba tutaj przyznać, że właśnie jazda konna to przede wszystkim taka współpraca konia z człowiekiem tak naprawdę. Zgodzi się pani? Zdecydowanie. Tak, oczywiście. Natomiast ja się tutaj posłużę wypowiedzią znakomitego polskiego trenera, pana Mickunasa. Jazda konna nie polega jedynie na zdobyciu technicznych umiejętności. To styl życia, ale też podnoszenie własnej wartości, poczucia własnej wartości. Konie zmieniają życie, konie dają spokój dla zagubionych dusz i dają nam nadzieję. Często zdarzają się kontuzje, jak one najczęściej wyglądają? Jeśli chodzi o kontuzyjność, co prawda jazda konna jest zaliczana do sportów wysoko kontuzyjnych. Natomiast od razu trzeba powiedzieć, że mówimy o sporcie zawodowym. Jeżeli chodzi o jazdę konną dla przyjemności, tak zwaną jazdę konną rekreacyjną, można powiedzieć, że jest to samo zdrowie. Oczywiście nie poznał jeździectwa blasku ten, co nie całował piasku, więc prędzej czy później lądujemy z tego konia, natomiast niektórym się wydaje, że dosiąść konia to od razu spadniemy. Nie. Tak nie ma. Siła grawitacji nas tak do tego konia przyciąga, że spokojnie siedzimy na tym grzbiecie, natomiast zdarzają się upadki, najczęściej przez głupotę i zwiny jeźdźca. Konie przystosowane do jazd rekreacyjnych rzadko kiedy są końmi agresywnymi, a wprost nie wolno do jazd rekreacyjnych takich koni używać. Dlatego też te wypadki bardziej są z głupoty ludzi, chęć popisania się przed kimś, pokazania, jakim jest się fantastycznym jeździem i w tym momencie robi się wszystko, żeby się tak pięknie pokazać, tylko nie zawsze nasz koń jest na to gotowy i też pokazuje, że ma troszeczkę odmienne zdanie od jeźdźca. Takie niedogadanie się powoduje, że koń potrafi podrzucić tylnymi nogami, a my lotem błyskawicy przez szyję spadamy na piasek. Natomiast od razu powiem, upadek z konia w większości przypadków, można powiedzieć w ponad 90%, jest bezkontuzyjny. Jedyne co cierpi to troszeczkę nasza duma, że żeśmy spadli. Są wyjątkowe sytuacje, kiedy faktycznie ten upadek z konia wiąże się z jakimś skręceniem, złamaniem ręki, nogi, nie wiem, palca u stopy. Bardzo rzadko, to są naprawdę skrajne przypadki, że spadamy z konia i robimy sobie większą krzywdę. No, trzeba pamiętać o jednej rzeczy. Wsiadając na konia, trzeba być odpowiednio ubrany i nasze bezpieczeństwo gwarantują nam buty, gwarantuje nam kask na głowie. Niektórzy o tych dwóch rzeczach zapominają. Chcą się pokazać, jak fantastycznie jeżdżą. Ja już jeżdżę kilkanaście lat, to ja jeżdżę bez kasku. Osobiście jeżdżąc tyle lat, jeżdżę zawsze w kasku, ponieważ nigdy nie wiem, czy mój koń się czegoś nie wystraszy. Czasami jadę sobie przez las, jest świetnie, jest łąka, jest las, jest wiosna, wszystko śpiewa, pachnie. Koń jest grzeczny, idzie sobie zrelaksowany. Natomiast nagle się pojawia coś. Zając, sarna, motylek, nie wiem, torebka foliowa. Koń się budzi, dla niego jest to wyskakujące mu przed oczami zagrożenie. Koń się podrywa. No i gdyby nie kask, to można dostać gałęzią po głowie, można spaść, uderzyć głową o podłoże. Tak, wtedy jest to kontuzyjne. Natomiast większość upadków jest naprawdę bezkontuzyjna. Po to przed każdą jazdą powinniśmy się troszeczkę rozgrzać, czy to z ziemi, czy to z konia, porozciągać stawy, że potem nawet jeżeli właśnie tutaj dojdzie do jakiegoś tam rozstania się z koniem, a jest to niewątpliwie najtwardsza rzecz w nauce jazdy konnej, czyli ziemia, może dojść do kontuzji, ale też nie przesadzajmy. Na dzień dzisiejszy mamy kamizelki jeździeckie dobrej jakości, mamy bardzo dobre kaski. To są już skrajne przypadki, żeby się naprawdę komuś podziało coś złego. Ile czasu potrzeba, aby opanować konia i nauczyć się jazdy konnej? Powiem tak, jazda konna to nie tylko zdobycie technicznych umiejętności, to też poczucie własnej wartości, sposób wyczucia tego konia. Tak naprawdę spotkałam się z osobami, które wsiadają na konia i pytam, jeździłaś już? Nie, ja pierwszy raz. Mówię, jeździłaś? Nie, ja pierwszy raz na koniu siedzę. I to są takie naturalne, wrodzone predyspozycje, że człowiek siada i wie, jak się zachowa. I u takich osób jazda konna przebiega błyskawicznie, przynajmniej do pewnego etapu. I opanowanie tego konia, oni czują tego konia. Inni muszą popracować niestety dużo dłużej i to, co reprezentują ci pierwsi na pierwszej jeździe, tamci reprezentują po piątej, szóstej
godzinie jazdy, a jeszcze inni potrafią jeździć 20 godzin i nadal gdzieś tych umiejętności nie mogą nabyć. Natomiast jest to niewątpliwie związane z naszymi predyspozycjami ciała oraz strachem. My czasami tak strasznie chcemy, ale przez to, że my tak strasznie chcemy, to nam nie wychodzi. Więc ja mogę to powiedzieć w ten sposób. Po 10 jazdach człowiek powinien mieć opanowany podstawowy chód konia, czyli stęp, zatrzymanie, ruszanie oraz skręcanie na prawo i lewo. No, więc te podstawowe umiejętności. Cechy tak naprawdę dobrego jeźdźca. Wiedza, bardzo ważny element, ale cierpliwość, umiejętność dopasowania się do ruchu konia, spokój, opanowanie, ale też odwaga. Siadając na tak duże zwierzę, które waży kilkaset kilogramów, taki powiedzmy standardowy koń, to jest 500-600 kilogramów, musimy mieć tą odwagę i siłę spokoju. I to, co ja zawsze moim miejscom powtarzam, jak się cokolwiek dzieje, koń się wystraszył, bo on ma prawo się wystraszyć czegoś, kogoś, nie wiem, pies biegnący, tego nie było wcześniej, ten koń ma prawo się wystraszyć, ale ogarnij najpierw siebie, a potem ogarniesz konia.